Wziął, co się da. Byłoby na ucieczkę z wyspy. Co się nie stanie. Wybacz mi, panie, ale wyglądasz na zmęczonego. Wiele przeszedłeś, prawda? Nawet sobie nie wyobrażasz. Ale tak, chętnie bym odpoczął. Odwiedź moją siostrę w Hiyoshi. Gdy byłam chora, kazała mi się tam wykąpać. Od razu poczułam, jak życie do mnie wraca. Właśnie tego mi trzeba. Podobno Mongołowie zabierają kowali do obozów i zmuszają ich do produkcji broni. Wolałbym umrzeć, niż wykuć miecz dla tych drań. Teraz tak mówisz. Wykułbyś broń do zabijania naszych? Zrobiłbym wszystko, by ochronić własną rodzinę. Ja także. Ale niechaj kami cię strzegą, panie. Moja matka wierzyła, że Inari nade mną czuwa. W dniu moich narodzin widziała lisa ganiającego ważki. Wiedziała, że lisy są posłańcami Inari w naszym świecie. Jeśli jakiegoś zobaczysz, zawsze za nim podążaj. Dobrze. Dziękuję. Samurajowie oddali wszystko, żeby nas chronić. Kiedyś spędziłam cały rok na uganianiu się za bardem i słuchaniu jego legend. Którą lubiłaś najlepiej? Były trzy, których nie zapomnę. O technikach miecza, którymi posługiwali się tylko najlepsi wojownicy. Są prawdziwe? Oczywiście. To nie jakieś zwykłe bajki. To legendy, a każda opowiada część historii Tsushimy. Miejmy nadzieję, że Mongołowie nigdy ich nie usłyszą. A samuraj tak. Mają szczęście, że nie walczę. Panie, udało ci się na coś zapolować? Dziękuję. Z chęcią posłucham o kolejnych zwycięstwach. Chcesz zobaczyć moje towary? Pan Sakai? Przetrwałeś inwazję? Jak widać. Czy my się znamy? Nie, panie. Ale widziałem, jak ruszasz do bitwy. Proszę przyjąć dar. Mówią, że dzięki temu duchy poprowadzą cię w miejsce, którego szukasz. Tobie chyba bardziej się to przyda. Niegdy Mongołowie są w okolicy. Ale jeśli znajdziesz kwiaty, przynieś mi je. Lub innym kupcom. Przydadzą się do barwników. Zapamiętam. Dziękuję. Przynieś więcej, to się dogadamy.
Dziękujemy za wszystko. Panie. Tutaj! Pan Sakaj, studiowałem poezję z twoim wujem. Pana Shimurę schwytali Mongołowie. Przetrwa. Jest silny i wytrzymały. Ma doświadczenie w sztuce bitwy i poezji. Czy ćwiczysz haiku, mój panie? Na wojnie nie ma na to czasu. Wojna to powód, by znaleźć czas. Haiku pozwala się skoncentrować, zdławić chaos. Odnaleźć spokój. Właśnie. Moje ulubione miejsce do pisania to szczyt klifu. To jedno z wielu takich miejsc. Jeśli będziesz uważny, odnajdziesz inspirację na całej Tsushimie. Mam nadzieję, że znajdę więcej takich miejsc, niedotkniętych wojną. Rozglądaj się za ptakami. Wskażę ci drogę. Szepty pośród drzew. Szum gałęzi na wietrze.
silna obrona. Starzec miał rację. Czuję spokój i siłę. Powinienem więcej pisać. Kiyoshi. Może ktoś w gospodzie będzie wiedział, gdzie jest sensei Ishikawa. Się równać z dobrym łukiem. Nie masz łuku? Straciłem go na plaży w komodzie. Niestety nie mam żadnego. Chociaż, jeśli sensei Ishikawa żyje, podobno ma sporą kolekcję broni. Przynieś mi łuk, a zadbam o to, by był w jak najlepszym stanie. Do zobaczenia. Zaszczyt ulepszyć twój panie. Zechcesz skorzystać z moich usług? Jak mogę pomóc? W
Wróć, jeśli będziesz czegoś potrzebował. Nawet Mongołowie. Jest jeszcze nadzieja. Czy to nie pan Shimura powstrzymał atak piratów na port Izumi? Tak. I wyszedł cało z zasadzki, zastawionej przez pana Yarikawę w górach. Próbują go stłamsić, ale to oni giną. Nawet jeśli. Każdemu kiedyś kończy się szczęście. To nie szczęście. Jest najbystrzejszym dzito w historii. Gdyby żył na głównej wyspie, już byłby szogunem. Może masz rację. Sama zobaczysz. Pan Shimura dokona czegoś wielkiego. Nie pamiętam ostatniego ciepłego posiłku. Samuraj! Przy życiu? Mongołowie pokonali naszych samurajów tylko dlatego, że... Ciężko ostatnio idzie handel, panie. Czego ci potrzeba? Przynieś więcej, to się dogadamy. Żegnaj. Mój panie! Czy to ostrze klanu Sakai? Znasz się na mieczach. Warto je kojarzyć. Słyszałem historię o jego krawędzi i pięknie, ale nigdy nie sądziłem, że zobaczę je na własne oczy. Dawno nie ćwiczyłem na bambusowym stojaku. Byłoby zaszczytem móc zobaczyć to ostrze w ruchu.
Stalowe ostrze Sakajów jest wyśmienite. Dzierży je wyśmienity szermierz. Trenowanie z bambusem zwiększy jednak twoją siłę. Wkrótce będę potrzebował siły. Na całej wyspie znajdują się bambusowe stojaki. Pomogą ci poprawić umiejętności w trakcie podróży. Żegnaj, mój panie. Że co się z nim dzieje? Na pewno chcesz wiedzieć? Odkąd się dowiedziałam, nie mogę zmrużyć oka. Mów. Podobno Mongołowie porywają mieszkanki podbitych krajów i oddają mongolskim mężczyznom. Nie pozwoliłabym na to. Jeśli spróbują zabrać mnie z Tsushimy, poderżnę sobie gardło. Oby nie było takiej konieczności. Samuraj! Przy życiu? Wspomniane kapelusze naprawdę uciekły do Tsutsu za bezpieczeństwo. Rzeka Sanzu to teraz przyjemna wizja. Słyszałeś o tym samuraju, który zabija wrogów? Żona brata go widziała. Nie istnieje. To nie samuraj, tylko złodziej. Jak to? Jakiś tchórz ukradł pancerz poległego samuraja? Właściwie to kobieta. Założyła pancerz, a teraz walczy z odwagą 10 mężów. Ale podobno ten samuraj współpracuje z kobietą. I to ona jest złodziejką. Nie, to jej młodszy brat. Każe mu nosić jej ubrania i udawać kobietę.
żeby Mongołowie go nie zabili. A łeb na karku. Mój panie, musi być zmęczony bitwą. Chodź, zanurz się w leczniczych wodach gorących źródeł. Odnowisz swoje siły przed kolejnymi wyzwaniami. Muszę być w jak najlepszej formie. Chodź za mną, mój panie. Kąpiele w gorących źródłach odnawiają twojego ducha. Jeśli będziesz zażywać ich regularnie, wody te zapewnią ci długie i udane życie. Wejdź tędy. Woda jest ciepła i odprężająca. Nigdy nie zapomnę dnia jego śmierci. Mógłbym uratować ojca, gdybym był starszy, silniejszy i odważniejszy. Od razu wyglądasz lepiej. Z pewnością zatriumfujesz nad naszymi nieprzyjaciółmi. Mógłbym pokonać całą mongolską armię. Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Gorące źródła znajdziesz na całej wyspie. Korzystaj z nich. Poświęć czas na leczenie i refleksję. Ten zwyczaj przygotuje twoje ciało do bitwy, mój panie.